Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 22. No i tak pamiętacie, po ostatnim odcinku było zbieranie znajdziek, więc mamy naprawdę dużo pieniędzy i udało się znaleźć ostatnią znajdźkę. Tak samo jak udało się znaleźć fajny stuk na belki, który postawiłem w tym miejscu. Tak jak można zauważyć, mamy już prawie 400 tysięcy słomy zebranej z trzech pól, więc no jak na trzy pola będzie 400 tysięcy, no to jest naprawdę dobra suma pieniężna. No a ja muszę na razie się udać tutaj. Właśnie, jeszcze tutaj można zauważyć, że zrobiłem tutaj ścieżkę. Może sobie pójdziemy ją tutaj na lewo od mojej gospodarki. Nic mnie nie kosztowała, tak jak mówiłem, że zrobię to bez żadnych kosztów. No i tutaj jest pięknie, ładnie jest prowadząca tutaj. Myślę, że jak kupimy dopiero te pole, to wtedy tutaj dodamy jakieś fajne drzewka. Tutaj jeszcze jest takie fajna plaża, gdzie można sobie beczką zjeżdżać i napełniać wodę. Tutaj sobie wyskoczymy. I ja muszę teraz iść do zamku, ponieważ byliśmy już przy zamku, lecz ominęliśmy jedną kasetę. Ostatnią, która nam została, można to sprawdzić sobie w tym miejscu. To będzie w statystykach. Tak jest. I tu jest zebrane znajdźki 19 na 20. Tak więc, gdzie to było? Teraz będzie ciężko mi to znaleźć, bo to jak ona jest ukryta, to sam się tego nie spodziewałem. To jest w tym miejscu, jak mamy, najlepiej jak wam to pokazać, jak macie tutaj ten kościół, to zaskakujecie sobie w te miejsce, idziecie sobie tutaj chyba i jest tutaj taka jaskinia pod zamkiem. No kompletnie się nie spodziewałem tego, ale w tym momencie odbieramy, co jest, odebrana ostatnia i udało mi się znaleźć wszystkie znajdźki na tej mapie. Łącznie zdobyliśmy za te znajdźki 1 000 000 hajsu, więc naprawdę fajnie. Możemy sobie tutaj przyjść, ale na razie to nie jest w tym momencie najważniejsze, ponieważ najważniejsze jest to, co dzisiaj będziemy robili, ponieważ dzisiaj czekają nas prace pożniwne. Tylko że najpierw, tak jak mówiłem, będziemy sobie chcieli zakupić i nowy ciągnik na naszą gospodarkę. No, wyborów było pełno. Ciężko było mi się zdecydować, bo jednak no, dużo jest mega ładnych. Tutaj jakiś John Deere, tutaj New Holland, lecz tutaj też ten Deutsch Farm. No ale te ciągniki będziemy mieli w przyszłości jako większe ciągniki, więc te marki w przyszłości, tak samo Fendt, JCB, Case, tutaj jest jakiś Challenger, ale to, tak jak widzicie, tu są takie marki większe, których na razie nie chcę iść, dopiero później pójdziemy sobie w nie, a są tutaj marki ciągników, które pojawiły się na nowo w tym farmingu. I jeden z nich właśnie jest McCormick, na którym już myślałem w poprzednim odcinku. No wygląda fajnie, tak samo silnik też ma mocny. Oczywiście z na maksymalnej mocy ustawienia kół, to myślę, że poszedłbym sobie w szerokie opony, bo wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj jeszcze kolor można sobie zmienić. Myślę, że ten ciemniejszy wygląda dużo lepiej, tak samo ciemniejsze felgi wyglądają dużo lepiej. Tu w sumie mógłbym sobie zmienić. Gdzie to jest? Tu jest z tyłu i z przodu. Tutaj mogę sobie dać. Okej, i coś takiego. Dajmy sobie na żółtym, nie, może na zielonym. Takie coś. Okej. Jak to wygląda z przodu?
Wygląda. Aha, tak to wygląda. No trudno. Bierzemy to oczywiście, zakupujemy. Ok, i już naprawdę sporo straciliśmy hajsu, lecz to nie jest koniec tego wszystkiego, bo teraz weźmiemy siewniki. Myślę, że ten stary siewnik mój mogę sobie pozbyć się. Teraz wejdę sobie w siewniki i mnie interesuje ten siewnik. Bez przedniego obciążnika. Myślę, że nie będę dodatkowych tutaj zakupów sobie robił. Tutaj oczywiście zakupuję to. Kolejnym sprzętem to nie są brony talerzowe, ale to będzie... gdzie to jest? Poszukuję mulcherów. O, właśnie. I ja bym chciał tego mulchera, bo on nie jest jakoś za duży, nie wymaga dużej ilości koni mechanicznych, ale jednak prawie 6 metrów i prędkość robocza 20 km na godzinę robi robotę i właśnie takie osoby będę chciał zakupić. Tutaj będę chciał zakupić sobie drugi pług, tak więc zakupuję. Tutaj jakiś dodatkowy wzór, ale nie wygląda on zbyt ładnie, więc zostaniemy sobie przy tym. Jak tam wygląda hajs? No, 350 tysięcy, więc cały czas mamy dużo hajsu, więc mnie to bardzo cieszy. Na razie sobie podepnijmy siewnik, ale wysoko się siedzi tutaj w nim. No, ta maska jest mega duża. No, wygląda naprawdę świetnie. Taki kolor wiśniowy. Wygląda idealnie. Tutaj, oczywiście jest tutaj połączone to rurą. Pojedźmy sobie w sumie od razu tym nowym wjazdkiem na naszą farmę. Ja tutaj mogę sobie złożyć. Chyba lekko podnosi tego McCormicka. Tak mi się wydaje. No, jakby delikatnie go podnosił, albo po prostu tak to wygląda z kabiny. No, ale najważniejsze, żebyśmy dojechali już na farmę. Ok. On teraz będzie skręcał w... O, ja myślałem, że pojedzie jak tamten. O, on mi się wleciał pod te. Wleciał prosto pod. Jak to się nazywa? Pod koła. Ja tutaj sobie na razie siewnik odłożę w tym miejscu. Czy ja mogę go odczepić, jak on jest. Nie, musi być rozłożony, więc ja tutaj sobie go rozłożę. Chyba będę musiał. O, w sumie nie będę już nim przejeżdżał. Ok, odczepmy go. Jeszcze tutaj odczepmy przód. I zaczynamy robotę. Myślę, że pojadę sobie Massey Fergusonem teraz po mulcher, żeby sobie zmulczować wszystkie pola. I myślę, że jakiś zakup pola pójdzie z mojej strony. Tutaj muszę sobie opuścić to. Coś takiego. Ok, wygląda to fajnie. I jak na razie w ogóle ile jedzie ten McCormick? 53 km na godzinę, ale na razie go musimy zostawić. Ja zasiadam do masy Fergusona, odpalam go i lecę pod mulcher, żeby już jakaś robota tutaj była. Myślę jeszcze nad zakupem jednego z pola, a nawet jeżeli starczy pieniążków, to dwóch. No ale zobaczymy, bo jeszcze czekamy spory wydatek a propos zwierząt, bo zwierząt tutaj od zwierząt będę chciał rozrzutnik. Tutaj za chwilę sobie wybierzemy podczas pracy na polu. No ale na razie musimy skupić się na jeździe, żeby znowu w kogoś nie wjechać. Okej, tutaj widzę, że fajnie to idzie. Tutaj sobie na spokojnie podjadę. Ja myślę, że ten pług jeszcze nawet by dał radę nasz klas uciągnąć, ale nie chciałem wtedy brać takiego dużego pługu, bo wtedy brakuje mi tam chyba 15 albo 10 koni mechanicznych, a obawiam się, że nasze górki na polach mogłyby być za duże na niego, dlatego sobie teraz pojedziemy. Lekko zarzucanie. Wydawało mi się, że
lekko zarzuciło, ale po prostu tam jest taka górka i podbija mnie. Tak więc nie mam czego się martwić. Tutaj naprawdę dużo mi ułatwia ten tutaj przejazd. Tutaj sobie zjedźmy. No trzeba będzie na pewno jakąś dobudówkę tutaj zrobić, bo jak na razie to powoli zaczyna brakować miejsca. I nie wiem, czy mówiłem już w ostatnim odcinku, gdzie najbliższa dobudówka musiałaby być. A to właśnie na tym polu, więc myślę, że w następnym sezonie po sprzedaży plonów z tego sezonu, co był teraz, sobie weźmiemy i zrobimy porządną jakąś budowę. Okej, ja tutaj sobie wezmę Ctrl-W, Ctrl-C, wykryj szerokość. Okej. I jedziemy na pewno. Jak to w ogóle wygląda? Mega ładna tekstura. I oczywiście plus ileś tam procent dostajemy za to, że coś takiego wykonujemy. I po zmulczowaniu oczywiście będę chciał rozsypać sobie obornik, ponieważ no, na zwykłe ściernisko tekstura nie wygląda zbyt ładnie. A już na zmulczowanie wygląda to prześwietnie, więc ja tutaj sobie wezmę zrzutniki obornika, o właśnie. I mnie interesuje ten tutaj. Okej, myślałem, że jestem już przy ulicy. Tutaj rozsiewacze mnie nie interesują, a bardziej beczki do wwozu gnojowicy, którą też będę musiał zakupić. Aha, bo mulcher tak usuwa trawę, ale on jej nie usuwa jak kwasownik, że całkowicie tylko, jakby to powiedzieć, tak drobiazgowo, że ona sobie jeszcze może odrosnąć. Tak więc fajnie. Ja tutaj troszeczkę cofnę. Okej. I możemy go puścić już na automacie. Zobaczmy wozy asenizacyjne. I ta beczka, ile ona ma? Metrów 15, więc dużo. Na jakich oponach? Myślę, że te opony są dobre. Zakupmy sobie ją, więc no naprawdę spore zakupy dzisiaj zrobiliśmy. Czy coś tutaj jeszcze jest takiego siewy punktowy bym zapomniał. Oczywiście muszę niestety dzisiaj zrobić te wszystkie zakupy, żebym mógł sobie to na następny odcinek już pięknie, ładnie poprzywozić. To sobie jeszcze wezmę. Chyba to wszystko z tego. To już mógłbym w sumie puścić, żeby gruberował za mną mój ciągnik, ale to dopiero po oborniku. Tak więc ja sobie za chwileczkę tutaj puszczę pracownika i lecimy z klasę. Myślę, że nie będziemy ubrudzać od razu nowego ciągnika odchodami zwierzęcymi, więc ja tutaj sobie puszczę pracownika, niech sobie jedzie. Mam nadzieję, że pojedzie prosto. Biorę klasa, odpalam go i myślę, że możemy ruszać właśnie, bo muszę pamiętać o tym kolejnym jeszcze jednym polu, które myślałem o nad zakupiem. No i jeżeli mi zostanie dużo hajsu, to nawet jeszcze dzisiaj postawimy sobie już pierwszą wiatę i przygotujemy tamte miejsce do budowy. Ale na razie pojedziemy sobie po rozrzutnik i zobaczymy, jak wygląda tekstura rozrzucania. Tutaj jest czerwone auto, jakieś leci. Na szczęście tylko jedne. Tutaj fajnie wygląda ten siewnik, powiem wam, od Lemkena, ten niebieski. No i też ma bardzo dużą szerokość roboczą, więc ja się bardzo cieszę, że mogłem go zakupić. Myślę, że na pewno jak będę zasiewał już sobie kukurydzę bądź słonecznik, a miałem chyba zasiewać w tym sezonie słonecznik, jeżeli się nie mylę, będę musiał sobie wszystko pozapisywać i będzie mega, mega fajnie. Tutaj jest git, wszystko się ciągnie, żebym czasem się nie okazało, że ja dojeżdżam do gospodarki
A tu nie ma obornika za mną. Obornika. Rozrzutnika, chciałem powiedzieć. Miałem też wziąć go z adapterem. Nie chcę teraz spalnąć głupoty. Więc sobie podejrzę, jaki tu adapter. Rozrzutniki. V4H, ok. Czyli V4H. Wziąłem sobie ten podstawowy, bo myślę, że na razie nie potrzebuję. No niestety będzie dużo tego obornika, jak nie wszystko. No a zużycie go na tym polu, kurde, no właśnie nie wiem, czy dam radę zużyć. Nie wiem, jakie jest zużycie, ale chyba jest na pewno jest w sumie duże, więc wolałbym na tym polu. Dobra, zróbmy sobie na tym najmniejszym polu. Ctrl C, wykryj szerokość. Mniej więcej, jaka tu jest szerokość? Dobra, to będzie coś takiego, ok. Rozruszmy sobie go. I myślę, że możemy lecieć. Ok, jak to ubywa? No, dosyć szybko. Też trzeba pamiętać o tym, że jednak mamy małą szerokość roboczą. No, jak będzie 20% na jeden przejazd, no to na pewno sobie całego tego poletka nie zrobimy. No, ale też troszeczkę moja wina, bo za mało świń mam. O ja, w ogóle nie widać. To jest to, o czym mówiłem, że może z daleka to widać. No właśnie, a z bliska już nie do końca. Że po tych ścierniskach, mimo że są ładne, to najlepiej, żeby były zmulczowane, jeżeli chciałbym. Okej, czy ja mogę włączyć? Mogę włączyć i lecimy. No, jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Tutaj oczywiście wziąłbym. Za chwilę będę musiał tutaj wziąć i skultywować. Za chwileczkę sobie sprawdzę, tylko wezmę sobie, wrzucę tempomacik za chwilkę. Muszę sobie go ustawić teraz. Ok, wyłączmy. Ok, no ale jedno jest pewne, że tekstura rozrzucania sama, no jest po prostu prześwietna. Włączmy sobie. No, wygląda naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że dobrze to będziecie widzieli. Że OBS to dobrze przechwyci, aż sam sprawdzę. OBS cały czas ma 60 fps, już jest 18 minuta, więc całego tego pola nie zrobimy. No i sobie pójdę teraz zobaczyć, jak to wygląda z tym budowaniem i z tym polem, żebym nie zapomniał znowu zakupić pola na odcinku, bo już raz zapomniałem, a później koniec końców go nie kupiłem. No a te pole chciałbym jednak zakupić. Oczywiście autozapis tutaj bym chciał. Jest to te pole numer 42, wartość 146 tysięcy, tak więc zakupujemy go. Wiem, że miałem zakupować któreś z tych trzech, ale niestety najpierw chciałem sobie wykupić wszystkie pola wokół mnie. Tak więc tutaj sobie na chwileczkę wyłączę to. Nawet cały silnik sobie, ciągnik sobie wyłączę. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tutaj widzę, że są, chciałem powiedzieć, że ziemniaki, ale jest tutaj burak cukrowy. Więc na najbliższy sezon zabawa z burakiem się szykuje. No myślę, że burak będzie mocno sypał, więc będzie mnie czekało dużo, dużo wywozów. Z racji takiej, że ja też nie mam żadnej tutaj silosa na buraki postawionego na mojej gospodarce, no to będę musiał postarać się od razu o dobrą cenę. No ale dobra, musimy niestety usunąć troszeczkę poletka i to będzie gdzieś na tyle. Okej. Okej, coś takiego. Okej, na razie idzie bardzo dobrze.
No, troszeczkę można powiedzieć, że stracę, ale zyskam za to nowe miejsce na maszyny. Tutaj sobie wezmę. Pomaluję to. Zmniejszmy sobie, bo tak mały kawałek, to nie będę się męczył. No i jak to tutaj wygląda? To wygląda w następujący sposób. I mamy 84 tysiące. No najbardziej to mi się to podoba. Jak to wygląda? Wygląda to mega, mega ładnie. Właśnie, jak to będziesz leciał? Czy ty polecisz dalej, czy się tu pięknie, ładnie zatrzymasz? Okej, okay, zatrzyma się, więc to mnie bardzo cieszy. W sumie mógłbym to postawić, bo to jest mega tanie. A ładnie by to wyglądało. Tylko, że nie może też być za blisko pola. Myślę, że jeszcze troszeczkę będę musiał podkraść tego pola, więc podkradnijmy. O ile teraz pytanie, o ile? Myślę, że do tego miejsca będę chciał wziąć, zabrać. To oczywiście ja będę musiał jeszcze pewnie ukraść gdzieś tyle, żeby zrobić sobie tutaj ładną miedzę. Okej. Okay. No na razie to wygląda naprawdę fajnie. Właśnie teraz mi się przypomniało, że wbiliśmy już 100 subskrypcji. Na ostatnim odcinku jeszcze nie miałem 100 subskrypcji, więc to jest akurat ciekawe. Będę na pewno chciał zrobić specjał. Specjał będzie naprawdę specjalny i mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja tutaj na chwileczkę sobie wejdę w budynki. I tutaj, no i właśnie, w ogóle tak mówię o tym specjalnie, a zapomniałem wam podziękować za te wszystkie subskrypcje. A to jest właśnie najważniejsze, żeby podziękować za to wszystko, bo naprawdę bez was by to się oczywiście nie udało. No i trzeba teraz sobie znaleźć nowy jakiś cel. No, na pewno kolejnym celem to będzie do końca roku. Do końca roku, tylko że jeszcze nie wiem ile, no. Myślę, jaki cel by sobie ustawić, ale no zależy jak to będzie wyglądało, bo jak na razie subskrypcje leciały jak szalone. No a czy one się teraz zatrzymają, czy nie, to nie mam pojęcia. Tak więc myślę, że kolejnym celem będzie wbicie chyba 200 subskrypcji do końca roku. Mam nadzieję, że to się uda. No i dobra, postawiłem tutaj taką piękną wiatę. Ona na razie tutaj niech będzie. Kolejną wiatą, jaką postawię, to będzie wiata, o, ta właśnie tutaj. Ok, i ona będzie gdzieś w tym miejscu. Coś w tym miejscu, żeby te pole miało wjazd pomiędzy tą wiatą a tą wiatą. Ok, coś takiego będę musiał postawić, ale na razie pieniążków na to nie mam. Tutaj sobie oczywiście wszystko pięknie, ładnie pomaluję. I mam nadzieję, że będzie wyglądało naprawdę fajnie. Tak więc ja tutaj sobie wychodzę z trybu edycji. Myślę, że do kolejnego odcinka fajnie się w tym pobawię i będzie, no, cały czas pięknie będzie klimat się utrzymywał. Troszeczkę tutaj ten klimat się troszeczkę traci, bo mało drzew tutaj jest. Tutaj jest akurat mój błąd. Musiałbym najlepiej wziąć to, przenieść w inne miejsce najlepiej, albo jakoś to ścisnąć, bo ja nie lubię, jak jest taki duży plac i jest pusty. No, a wolę jednak te budynki troszeczkę ściśnięte, tak jak możecie zauważyć to po mojej serii zbudowania. No i czy jest coś teraz, co mógłbym zrobić? Chyba już nie będę przedłużał, tak więc co, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do usłyszenia się w kolejnych i siema.